Jeżeli szukasz pomysłu na weekendowy wypad, to Pławniowice z pewnością są tego warte. Piękny pałac z parkiem i urocze jezioro czekają tu na Ciebie. Piękna, czerwona cegła i mocno spadzisty, grafitowy dach, przyozdobiony licznymi wieżyczkami. To znaki charakterystyczne pałacu w Pławniowicach. Zniesiony został pod koniec XIX wieku przez hrabiego Balesztrema na miejscu wcześniejszego, mniejszego pałacu z XVIII wieku. Wojska radzieckie w czasie II wojny światowej zniszczyły jego wnętrza, ale bryła pozostała nienaruszona. Później, pewno z racji swojej własnej kaplicy, przeszedł on w ręce kościoła. I tak jest też do dziś. Został gruntownie odnowiony, z niezwykłą wręcz pieczołowitością. Nawet szyby zostały odtworzone techniką witrażową. Wnętrza pałacowe można zwiedzać, choć tylko przez parę godzin tygodniowo. Także sprawdź na stronie, zanim się tutaj wybierzesz. Pałac otacza niewielki, ale za to zadbany park, do którego wstęp, jak i do wnętrz, jest płatny. W sąsiedztwie pałacu, oddzielone kanałem gliwickim, rozlewa się urocze jezioro Pławniowice. Co ciekawe, gdy pałac powstawał, nie było ani rzeki, ani zalewu. Te powstały dopiero w XX wieku. Latem zbiornik przyciąga wielu amatorów leniuchowania w słońcu za sprawą piaszczystej plaży. Spotkasz tutaj również zaciszne zakątki. Wystarczy oddalić się trochę od plaży. Zachęcają do spacerów o każdej porze roku. Kadry robią się tutaj same. Jezioro można też objechać na rowerze, bo poprowadzono tutaj rowerową ścieżkę, którą zresztą można dojechać do pobliskiego Toszka z pięknym zamkiem. Na koniec nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji. Pozdrawiamy wiosennie i coraz cieplej.